Siemanko gołąbeczki, godzina jest 10:30. Pocztowe sobie troszkę już polatały, ale deszcz zaczął padać i zapnąłem pod siatę. Czekam, aż się troszkę rozpogodzi. Zawsze coś mrze. Idzie żbik. Ostatnio nagrali żbika gdzieś w górach. Ja mi się wydaje, że to był mój kot. Chodź. Chodź, Martko, chodź. Dzieci. Kawa już wypita prawie. Bardzo dobrze z rana smakuje. Przy gołąbkach dzisiaj na razie nic jeszcze nie pokazało się. Wczoraj na wieczór pocztowy wpadł 0,3. Ale dzisiaj rano go opuściłem, poleciał. Zobaczcie. Godzina 19. Taki zawitał z góry. Zobaczył gołębnik, jak spadł. Mówię, pewnie z Niemiec leci biedaczysko. Nie dał rady. 03 to mój oddział. Tutaj mój oddział. To znaczy się tutaj ten od Nasłochów. 22 roczek. 29845. Miał zapineczkę, ale mu zdjąłem od razu. Nie miał tipeska. Zaraz wam pokażę. Coś takiego miał na nodze. Gwiazdeczkę. Czyli mi się wydaje, że on chyba już nie leciał długo. Ale jest wychudzony strasznie. Wrzucę go na strych. Jutro go. Może jutro nie. Oj, żona dzwoni, trzeba odebrać, panowie. Trzeba odebrać się od żony zawsze. Ale był taki, powiem wam, ogromny. No właśnie tam ktoś napisał mi w komentarzu, że werkamen ten z góry piachu. A ja tak naprawdę powiem, że jestem w szoku, że ktoś tak potrafi z wyglądu, bez papierów, gołębia poznać, z jakiej linii. Nie wiem, czy to się tak da, czy się pan śmiał. No i sobie siedzimy jutro do roboty. Dzisiaj trochę rowerka. Już było. No i tyle. Zobaczcie, jaki mam przesmyk. Nic nie widać. O, teraz lepiej. Zobaczcie, jak wymuszę głaskanie, pa. To jest dopiero kocur. Czyż nie jest wspaniała? Tyle radości daje. Nie wiem. Co? No najpierw wypędzam jeden gołębnik i wezmę to spędzę, bo jest silniejszy, ta stara boda. Bo tak to ciężko je podnieść. No, bardzo ciężko je podnieść. Leniuchy. Teraz drugie wypędzamy. Już więcej się poderwał. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Jeszcze nie mogę. Jeszcze tyle siedzi. Jeszcze ile nie wychodzi. Kurde, kiedy to się skończy? Siedzi w niedzielę, nikt nie widzi, nikt nie gania. Śpią? 10:30 chyba? Oba. Pada deszcz.
O, jest Marcin. Ten siwek, co był pocztowych, u niego lata. O, wpadł do mnie teraz. Tam jakiś jasny poleciał. A to ta wylotka. O, cicho. Wkręcą ją. Marcin malutko spędził. Chyba stare. Chyba stare same przygotował. Ciekawe, czy ten kok jest siwy? O, masz, jakieś wrony lecą. Nie widzę go. Nie chcę siadać dobrze. Jeszcze jakieś pojedyncze moje chodzą. Ten siwy usiadł, nie usiadł? Chyba nie. Nie ma chyba nic. Jeszcze moje pojedynki. Ciemne, perłowe. O, o, to co to? Czepel. Ej, zobacz, jak się zaczną, to mój. Mój. Żałobnik. Jaśniak. Jakiemu siostremu? Tam się spodobało i już będzie jednego mniej. Dziadostwo jakie no. Odskoczył, tu nad budą by poszedł. Jakiś jasny, zwykły chyba. To jeszcze na niebie jest pełno. Tu jasne jeszcze jest. Tu żałobnik. Trzeba się rozejrzeć i tak zamknąć i rozejrzeć, bo to jest różnie to bywa w takim, że tak powiem, kociołku. Może coś usiąść. Nawet człowiek nie wie, ale nie widzę nic. No Marcina jasny na pewno mój usiadł. No zwykły. Nie ma. Powiem wam, że te czepelki to jakieś górnoloty, bo jest taki jeden, co tak chodzi wysoko. Sam. Nie widzę go teraz. O, to jeszcze jaśniaczek i winer. Tu jest linerek jasny. To groszek? Groszek wylot. O, tu jest ten czepelek chyba.
młodziaczek. Nie lubię takich gołębi jak ten winer perłowy, który lata, szuka, nie wiem co on lata tutaj po całej wsi, lata jak pocztowy. Czepel, o, winer siada. Za każdym razem tak robią. Ale perłowy to już całkiem jest psychopata. Tam jest lata. Nad sąsiadami chyba. No, co to? Ta. Na białym ogonie. Już taki jeden był. Tak latał i zginął. Teraz drugi. Nauczył się. Ktoś mu parknie i po perłowym. Poszedł na Darka teraz. Jest taki idiota. O, Adama się podniosł. Idą tu do mnie. Ojejku, nie poleciały już. Posiadały, chyba że tu jest jakieś, nie wiem, czy to moje. Mogą być moje. O, Marcin poderwał znowu coś. A tu? Jakiś szmelek. Ten na pewno nie mój. O. Godzina 12:20. Przestało padać, wychodzi słoneczko. Totalny relaks. Odpoczynek. Można pozazdrościć. Marcin mi złapał peszta. A nie jasnego, bo jasny, ja mówię taki, mi się wydawało, że on koruniaty, a jasny. Koroniatych nie mam i właśnie napisał, że to jego jasny koroniaty, że ma jednego. Także Budapeszt pierwszy zginął u Marcina. Jak zawsze te Budapeszty takie głupie. Młode oczywiście. Coś zobaczę w górze, z wrona jakaś kracza. Już się zerwały. O. Jest wróbelek. Nudna niedziela, żony nie ma, nie ma co robić. Samemu mi się nigdzie nie chce jechać tak naprawdę. No dlatego spędzam sobie czas przy gołębiach. To ma oko. To ten z wczoraj pewnie. To ten z wczoraj. No. Koroniaty. O, jaki dzik. Boi się siatki.
przy niedzieli sztuka wpada. On wczoraj siedział na domie, taki przytomny gołąb, chociaż nie za fajny taki. Ile ty jesteś? Koronka krzywa, plecy jakby miał jakieś kanciki takie. Dlatego panie Zdzisławie łapie, żeby to wywieźć dalej, bo to może sąsiad złapie, będzie chował. Po co? Sąsiad ma mniej, tym lepiej. Zobaczcie, jaki szalony Budapeszt leci dołem. Oba, ale dzikus. Marcina sztuka pewnie. Staw tego w spokoju. Zobaczcie, jak tańczy, ale tańczy. Widzieliście? To jest dopiero. Dzikus. No zobaczcie, jak tańczy. Tak, zaraz poznają, będą go ganiały znowu. Właśnie Budapeszta złapał, to teraz bym zrobił wyrównanie. Panie Majdan. Dlatego się łapie. Żeby było po jeden. No nic, nie będę podchodził na razie tam. Niech się trochę uspokoi, bo widać, że dzik. Sąsiad furę odpalił. Teraz przylazłaś mnie tu? Obcy siedzi. Dobra, postaram się go złapać jakoś. Ale to dzikie, zobaczcie. O Jezu, siatkę sam podleci. Boże. Nie gru... No i dobra, udało się. Ale zobaczcie, wyczują obcego i gruchają za nim. Te samce, ganiają go. No i remis do 13, zobaczcie. Dzisiaj już dwie sztuki i ciemne. Tej Budapeszty powiem wam, że głupie. Tamten się zerwał, tam poszedł. Już mówię, usiądzie. Przyleciał z powrotem, usiadł. Taki zwykły, ale będzie silkowy oczywiście. Budapeszty się zmieniają. Brat przyjedzie, może dzisiaj to mu już będę miał dla niego dwa. Wczoraj trzy, dzisiaj dwa, już pięć. Przez weekend. Godzina 14:15. Pyszny obiadek zjedzony. Teraz coś na trawienie. Proszę bardzo, nie tylko dbamy o gołębie, ale i o swoje trawienie. Świeża mięta zaparzona. Nie, może się do braciaka przyjadę. Mam te dwie sztuki łapane. Zobaczę, co on tam uklecił nowego. Czy tą siatkę mu przewieźli, czy nie. Zobacz, panie Majdan, jajeczek dostałem, gołębie dwa zawiozłem. Nic nie nagrywam. Wieje tu tak strasznie, zobaczcie po tych drzewach. Że to by był jeden wielki szum. Braciak ma bardzo dużo gołębi różnych, różnego rodzaju. Także... No, jadę do domciu. Zobaczcie, 15:30. To jeszcze pocztowe zaraz zamknę. Znaczy wypuszczę, niech sobie latają. Na żarty ostro dzisiaj. Nakarmiłem je opór. No i już 16, zobaczcie jak się boją. Pustułeczki, lata, drze się. Tam następna. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Dobra, łapię to towarzystwo i wypuszczam sobie pocztowe. Mam nadzieję, że pocztowe dzisiaj będą dobrze dawały, bo je nakarmiłem dobrze. Wyżarły wszystko.
Nie, jeszcze to dobrze. To dobrze. Co, dzikusy? Przybają. Marcin już przerażony. Już mu złapałem chyba 6 młodych w tym roku. On jednego na razie. I już zamknął młodziaczki. Tak jak dzisiaj zauważyłem, dobrze. I nie będzie ganiał młodych na razie. Także drugim razem je dzisiaj nie popędzę. Nie będziemy karmić sąsiada. Orłami. Jeszcze zobaczyć, rozejrzeć się, czy coś nie siedzi. Przez przypadek obcego. Nie. Jednego nie mogłem złapać. Czeperka. Młodego. Zaraz zginie. Menda. Uparta. Latać nie potrafi. Marcin swoje młode wypuścił. Zobaczcie. Akurat te zamknąłem. Same się chyba zerwały. O, już jeden jest tutaj. Ale one będą chodziły teraz, kurde. Młodziaczki. Tak jest zawsze. Tamte to by usiadł prędzej. Chyba, że go umęczą, chyba, że będzie się trzymał z nim dobrze. Dobrze się trzyma Budapeszt. Już usiadł chyba. Nie, jeszcze coś tam chodzi. Dobra, od razu stary w górę. Sam chciał usiąść. Do tych teraz skoczył. A tam młode poszły. Po bandzie. Prowadzę znowu dwa. Ten to już. Tak, trzeba coś wymyślić. Trzeba coś wymyślić. Coś z tych wyrzucić. Jezu, zobaczcie. No, miałem nagle cię siadają. Nie udało mi się. Szedłem z wodą. I się nie udało. Marcinowi Budapeszt mój wyskoczył chyba, bo usiadł, patrzył, to mój. Poszły na niego, podebrały go. No, dosłownie powiedziałem, że to ten Budapeszt. Marcinowi dzieci klatkę otworzyły. Budapeszt poleciał. Ale zaraz Budapeszt zginie, bo go kurde wyprowadzą. Zobacz, gdzie dziabiają. Nieźle złapały rytmu, same młode. A on z nimi. Jest jeszcze, jest. Dobrze się trzyma. Także dzisiaj zero na minusie prawdopodobnie. Chyba, że o czymś nie wiem. Chciałem go złapać, one się poderwały. Już nie mam siły. Widać się spuchnięty. Dobra, co tu dużo nagrywać. Jadę do domu montować film. Godzina 17. Jutro do roboty. Rano będziecie mieli co oglądać pewnie. Trzymajcie się. Cześć.